Gryf Słupsk wygrał drugie spotkanie w czwartej lidze na wiosnę. Pokonał w meczu grupy mistrzowskiej rezerwy Arki Gdynia Okazale Baasz 4-0. Jeszcze niedawno w meczu rundy zasadniczej Gryfici przegrali u siebie z gdyńskim zespołem 2-3. Teraz przyszedł czas na rewanż. Słupszczanie zagrali bez podstawowych zawodników Daniela Piechowskiego i Tomasza Piekarskiego, co nieco pokrzyżowało możliwości szkoleniowca Gryfa Grzegorza Bednarczyka. Na boisku pojawili się od początku meczu Marcjan Majcher i Michał Mytych, co także miało wpływ na poczynania słupskich graczy. Od pierwszego gwizdka Gryf grał bardzo zmobilizowany, a ataki napędzała dwójka bocznych pomocników Oskar Zieliński i Maciej Gregorek. Właśnie Zieliński w 9 minucie miał pierwszą dobrą okazję dla gospodarzy, ale tym razem trafił w boczną siatkę. Goście natychmiast odpowiedzieli. W 10 minucie Kajetan Staniszewski przedarł się prawą stroną. Wyszedł przed bramkę, ale Maciej Gołojuch instynktownie, ale obronił, a właściwie wybił na ruch jego uderzenie. W 13 minucie atak Gryfa. Zieliński zdecydował się na strzał z blisko 30 metrów. Piłka skozłowała przed bramkarzem Arki Leonem Odczanaszenką i wpadła mimo jego interwencji do siatki. Gryf prowadził 1-0 i natychmiast poszedł za ciosem. W 24 minucie sprytnie o piłkę powalczył Zieliński i po faulu wykonywał rzut wolny z prawej strony. Dokładne dośrodkowanie na środek pola bramkowego wykończył Maciej Gregorek i piłka po raz drugi znalazła się w siatce. Gryf prowadził 2-0 i znów nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. 5 minut później Tomasz Prusaczyk po wymianie piłki z Mytychem na prawej stronie skutecznie ograł obrońcę i dośrodkował wzdłuż bramki Arki. Tam ponownie odnalazł się Gregorek i praktycznie z metra trafił ponownie do siatki. Gryf prowadził już 3-0 i chciał więcej. W 44 minucie strzelał silnie Zieliński, ale to uderzenie zdołał wybronić nogą od Czenaszenko. Wydawało się, że po przerwie Arka Gdynia ruszy do odrabiania strat. Tak było, ale nie wynikały z tego żadne konkretne sytuacje. Za to Gryf konkretnie bronił się i próbował skutecznie kontratakować. Jedna z takich prób zakończyła się zdobyciem kolejnego gola. Po podaniu od Kacpra Jędrucha Patryk Dąbrowski wykończył akcję zespołu i zdobył gola na 4-0. Dąbrowski kilka minut wcześniej pojawił się na boisku. Okazałe zwycięstwo dało dużo radości samym piłkarzom, jak i kibicom. Tak, po spotkaniu oceniał je Grzegorz Bednarczyk, trener Gryfa. No przede wszystkim trzeba pogratulować chłopakom, bo podeszli do tego meczu zaangażowani w 120%. Widać było po ich chęciach, po zaangażowaniu, po dyscyplinie taktycznej. Myślę, że w tym meczu wszystko nam wychodziło. Oczywiście nie uszczegliśmy się błędów, ale z tego drużyna Arki nie wykorzystała i nie strzeliła bramki, z czego się cieszymy. Zagraliśmy na zero z tyłu. Tak, krótko skomentował mecz Maciej Cieślik, trener rezerw Arki. Gryf dzisiaj było nas lepszy. Gratuluję trenerowi tego, że zrewanżował się skutecznie za porażkę przed 3 tygodniami, która była. Ale tak jak powiedziałem, no niestety, no tutaj nie powinno się grać piłkę na poziomie czwartoligowym. I to jest duży policzek, twarz w stosunku do naszego klubu, do naszej drużyny, że ktoś przyjmuje nas na takim boisku. Gryf zajmuje obecnie 7. miejsce. W lidze w weekend wyjeżdża do Bytowa na spotkanie z Bytowią, ale wcześniej, bo już w najbliższą środę, w Pucharze Polski na stadionie przy ulicy Zielonej podejmować będzie Wieżyce Pelplin. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16:00.